Witam Was serdecznie w nowym teściku na moim kanale. Dziś testujemy sobie produkt kolejny z marketów, a mianowicie są to rzymskie ognie 25 strzałów od importera Superpower, które możemy sobie zakupić w Tesco. Będą one nas kosztowały 9,99, co wydaje mi się dosyć sporo jak za zwykłe 4 rzymiaczki, ale za to 25 strzałów, więc całkiem sporo. Zobaczymy, czy mają jakieś efekty dodatkowe poza zwykłymi kolorowymi kulkami. I taką mam szczerą nadzieję, bo jeżeli nie, to myślę, że będzie dosyć słaby produkt. Aczkolwiek NEK te rzemiaczki mają równo 6,315 tysięcznych grama. Nie wiem, kto taki NEK podaje dokładny, no ale nieważne. Więc wydaje mi się, że najgorzej to chyba to nie będzie wyglądało. Ale o tym się oczywiście jeszcze sami przekonamy w teściku. Jak będą miały jakieś ciekawsze efekty, no to będzie więcej tych po prostu rzemiaczków odpalane. Odpalimy sobie ze dwa, a jak zwykłe kulki kolorowe, no to niska ocena i nie nagrywamy tego testu dalej, bo nie ma co. Ale 9,99 to jak na Tesco nie jest jeszcze jakaś tragiczna cena według mnie. Podobnie jak na bazarku trochę te ziemniaczki kosztują. Wyciągnijmy sobie tutaj jednego. No dobra, już wszystko zaczęło się rozwalać. To chociaż mogę Wam powiedzieć coś dobrego o tych ziemniaczkach, że... Albo nie, jakość też nie jest jakaś wybitna. Chociaż z tyłu mają ładną zatyczkę, która się przynajmniej nie rozwala. Kategoria F2. To ciekawe coś. Będę go pewnie trzymał w rękach, ale w grubych rękawiczkach i okularach, żeby efekt jak najlepiej nagrać. Bo jak tak po prostu będzie, no to słabo się to nagrywa, bo nie wiadomo, czy nagrywać wylatujące kulki, czy co. Także lecimy do teściku. To gitara, to zaczynamy test rzemiaczków od Superpower. Ja to od Ciebie wezmę. Ty chcesz trzymać? A, dobra. No. Tylko iskrzące jest spoko, bo nie każde tak iskrzyły. Ła, sypie się. Ale szczerze, zadychę. 2,51. O kurde. Nie jest najgorzej. Nie, jest dobra jakość. No, ładnie lecą równo. Jest okej. No jest to drogo, ale... Jest drogo, ale nie są najgorsze. No nie. Ładnie tak lecą. Fajnie, że wszystkie daleko, o kurde, finał normalnie. Ja nie zastanę jak dawno z Hubertem, to byśmy, kurde, jemu się po rękawie stoczyło dosłownie, tak. Tak? Tak, o, o kurde. I wypaliło taki ten... Ale ludzie strzelają, patrz jaki dym fajny został. No i tak, szczerze myślałem, że tym rzemiaczkom dam o wiele niższą ocenę niż zamierzam dać, bo okazało się, że są całkiem przyzwoite. Wysoka jakość, wszystkie strzały ładnie w górę wylatują. Nie ma jakichś takich pierdółek typu, że niektóre nie wylatują prawie w ogóle albo wystrzeliwuje po kilka. I to jest na pewno plus za jakość efektów. Jakość wykonania jest nieco gorsza. I największym minusem w tych rzemiaczkach jest cena, bo dycha za taką 4 rzemiaczki to jest zdecydowanie za dużo. Ale efekt jest dosyć długi, kolorki są ładne. 4 na 10 mogę dać. Takie zwykłe 4 na 10. Przede wszystkim przez cenę, bo tak to byłby dosyć ciekawy produkt i szkoda, że nie miał żadnego dodatkowego efektu, ale ogólnie reasumując, naprawdę nie były złe i całkiem fajnie sobie radę dały. Jak przynajmniej na to, na co oczekiwałem, bez dodatkowych efektów. Także no, 4 na 10 może nawet z moim minusikiem, bo to jednak zwykłe rzemiaczki nie są zbytnio ciekawe, ale takie do zabawy, dla jakich dzieci to odpalić, żeby było coś kolorowego, niegłośnego, to jak najbardziej mogę w sumie, no nie polecić, ale w najgorszym wypadku zamiast kupować na straganie jakieś mega drogie rzeczy, takie rzemiaczki mogą być nie najgorszym wyborem. Także ja Wam dziękuję za oglądanie tego teściku i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach. Cześć, czołem, siemanko.